W Lear pomaganie innym jest rzeczą naturalną, jest to nasze drugie DNA i to, co nam bardzo pomaga, to to, że ta idea wspomagania lokalnych społeczności jest częścią naszej wizji i również jedną z naszych głównych wartości. Wszystko zaczęło się wiele lat temu, kiedy powstała Fundacja Hospicjum Śląskie dla Dzieci. Jako firma Lear, a przede wszystkim nasi pracownicy, bardzo zaangażowaliśmy się w pomoc tworzenia tej wspaniałej inicjatywy. A potem przyszły inne rzeczy. Autobezpieczeństwo, wspomaganie najbiedniejszych rodzin, mecze charytatywne, czy w końcu stypendia dla najzdolniejszych dzieci naszych pracowników. Od kilku lat przekazują nasi pracownicy takie drobne datki, my to nazywamy końcówkę z wypłaty. Można zadeklarować taką drobną kwotę i co miesiąc ona jest z automatu przekazywana właśnie na rzecz Śląskiego Hospicjum. Pani prezes zaprosiła nas, żebyśmy zobaczyły, jak wygląda Świetlikowo, które jeszcze czekało na dzieci wtedy. I tak jak już wychodziłyśmy, to wtedy pani prezes pokazała na taką pustą ścianę i powiedziała, a tu jest takie miejsce, gdzie no może kiedyś nam się uda zrealizować, chcielibyśmy, żeby te dzieci, które leżą na co dzień tutaj, widziały kawałek innego świata i tutaj takie akwarium może kiedyś postawimy, w którym będzie pływał Nemo. I to był taki moment, że tak spojrzałyśmy tylko na siebie w ułamku sekundy i my wiedziałyśmy, że jak wrócimy do pracy, to będzie pierwsza rzecz, nie czy my to zrobimy, tylko w jaki sposób. To było szalenie takie poruszające, bo nasi pracownicy, oni się zrzucali, oni robili, organizowali zbiórki, więc to były całe zespoły, linie produkcyjne. Strasznie nas to cieszyło, to było takie naprawdę duży ruch i no wielka rzecz, którą się udało zrealizować. Na początku tego roku podjęliśmy kolejną wspaniałą inicjatywę, Wolontariat Pracowniczy Serdeczni. Jest to platforma, która gromadzi wszystkich pracowników chcących dedykować swój czas, energię, a przede wszystkim pasję w pomaganiu innym. Nie wiedzieliśmy do końca, ile to będzie kilometrów, wyszło tam 81,5, policzyliśmy 82 kilometry. Nie pamiętam już, ile tam było tych godzin, 4 czy 5 godzin jechaliśmy, ale dojechaliśmy. Dlatego ośrodka, dla którego wymyśliliśmy, że będziemy jechać, tak, dla tego Śląskiego Hospicjum dla Dzieci Świetlikowo, bo oni dostali od nas w formie takiego wpisowego darowiznę, parę tam powiedzmy złotych od każdego i oprócz tego firma jeszcze zdecydowała się, że wpłaci za każdy kilometr określoną kwotę, która pomnożona przez ilość ludzi, którzy brali udział w wycieczce i oprócz tego jeszcze przez ilość kilometrów, dała całkiem pokaźną, prawie 10 razy większą kwotę niż to, co zebraliśmy z wpisowego. W przystani Ocalenie pracują bardzo empatyczni ludzie. Wszystkie fundacje tego typu pomagają zwierzętom, które już są skazane na śmierć. Które konie, które tak naprawdę gdyby nie do fundacji trafiłyby na rzeź. Właśnie przywieźliśmy tonę 200 musli dla konika. Jesteśmy w trakcie rozładunku. Wzięliśmy pod opiekę Karmelka, ponieważ to jest wspaniały koń. Piękny, cudowny, wyjątkowy ze względu na to, że jest albinosem. Pięknie się prezentuje. Ostatnio panowie z ochrony do mnie zadzwonili z informacją, że w sumie mam Lear ma swojego konia i wszła dla niego pasza i byłam trochę zaskoczona, natomiast chodziło tak naprawdę o tą przystań Ocalenie. Po każdej wizycie w przystani mam w środku takie cudowne uczucie, takiego dobrego uczynku, takiej radości, że takim mniejszym da się tak mniejszym, a czasami większym da się tak pomóc. Takim drobnym gestem to jest cudowne.
To jest tak, że na recepcji są plakaty, czy puszki, tak, czy jakieś pojemniki na zbiórki. Ja myślę, że to jest fantastyczne, że mimo tak dużej ilości tych zbiórek i akcji, ludzie wciąż są tym zainteresowani, tak? To po prostu nie ustaje. Mam 3000 pracowników tutaj w Techach, w związku z czym no, tak naprawdę mamy moc dużą, jeśli chodzi o pomaganie. Zajmujemy się pomaganiem w sposób taki, że nasza drużyna bierze udział w turniejach charytatywnych. Jest to turniej piłki halowej. Od 2015 odbyło się już 5 turniejów i udało nam się przez ten okres, jeśli chodzi o naszą korporację, zebrać 33 tysiące złotych. No lubię patrzeć na szczęście dzieciaków. Ja chyba każdy. To jest najlepszy team building świata. To nas tak łączy, to nam tak pomaga, tak buduje nasze relacje. No uwielbiamy to. Takie akcje zachęcają nas do tego, żebyśmy po prostu byli bardziej otwarci na ten świat, który jest wokół nas. Widać, że ludzie chcą się dzielić tym dobrem. To jest z mojego punktu widzenia chyba najważniejsze. Ja osobiście jestem bardzo dumna, że pracuję i mogę działać właśnie w takim miejscu.